Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Taste Express. Dziś Lay's Oven Baked with Poppy Seeds and Spicy Paprika. Pojawiły się nowe Lay's Oven Baked, tym razem z makiem i ostrą papryką. I to może być nawet ciekawe połączenie, bo chyba chipsów z makiem wcześniej nie widziałem. Zazwyczaj były paluszki z makiem, a teraz są chipsy. No i to są Lay's Oven Baked, więc będą z płatków ziemniaczanych. No i z tego, co tutaj napisano, 50% mniej tłuszczu. Sam jestem ciekaw, jak w ogóle ta papryka z tym makiem będzie smakować. Pierwszy zapach to czuć właściwie trochę kwaśny zapach, czegoś właśnie takiego kwaśnego, jakby trochę jakiś taki kwasek. No cóż, wygląd to takie nieregularne, no bo one są wypiekane z płatków ziemniaczanych, więc one zazwyczaj mają taki kształt. No i widać od razu na pierwszy rzut oka mak. Są dość ostre. Ten mak przy rozgryzaniu nawet jest wyczuwalny. Dość fajne połączenie. I widać, że one nie są aż takie bardzo tłuste. Myślałem, że to będą po prostu takie chipsy paprykowe. Ale fajnie smakują. Mak trochę dodaje właśnie przy rozgryzaniu takiego smaku. No tak, to by były to po prostu takie chipsy paprykowe, które już wielu lat są sprzedawane. Więc to nie byłaby żadna nowość. No tak, to jest jakiś taki nowy posmak właśnie przez to, że dodano tutaj mak. Tak wygląda skład tego produktu. Są to chipsy z płatków ziemniaczanych. Oprócz tego oczywiście dodano substancje, które mają polepszyć teksturę tego produktu. Do tego jest ostra papryka, do tego pieprz i oczywiście mak. Teraz wartość odżywcza w 100 gramach. Jest to troszkę mniej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 110 gramów. Koniec jeszcze cena tego produktu. Te chipsy dostępne były w sieci Lidl za cenę 7,49 i patrząc na to, że paczka tych chipsów skurczyła się od ostatniego czasu, bo dawniej Lay's Oven Baked były 140 gramów, teraz 110 gramów, a cena wcale nie jest niższa, bo wydaje mi się, że Lay's Oven Baked kosztowały trochę tak około 5 zł, może trochę ponad 5. 7,49 to jest stanowczo zawyżona cena, ale może przez to, że jest to nowość. I mimo, że paczka się skurczyła, to cena na przekór wszystkiego wzrosła i to dużo. Jak podsumować te chipsy? To jest nawet fajny pomysł, żeby do chipsów w chipsach zatopić mak. To jest dobry pomysł, no bo ten mak dodaje takiego innego trochę smaku. Do tego ta papryka, nawet to jest fajne połączenie. Nie pomyślałbym nigdy, że mak będzie pasował do papryki, bo zazwyczaj te wszystkie paluszki czy krakersy były z samym makiem, one były takie słodkie. A tutaj te chipsy są pikantne i przy rozgryzaniu można poczuć te ziarenka maku, więc można powiedzieć, że jest to na swój sposób unikatowy smak. W dzisiejszym odcinku to było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.